Nie wiem, czy widzicie, ale dokładnie tu jest jedno puste miejsce, które zaraz zapełnimy. Cześć! Z tej strony Franciszka i dzisiaj otworzymy sobie Sabrinę Saint-Cloud. Nie wiem, jak to czytać. Kupiłam ją w smyku teraz, bo są na promocji, są w fajnej cenie. Znaczy no, najpewniej będą jeszcze tańsze, ale jest w okej cenie. Więc zabierzmy się za jej otwieranie. Pudełko prezentuje się tak. Z tyłu jest ona razem ze swoimi koleżankami z Rainbow Divas. I zaraz ją odpakujemy. Cała lalka po wyciągnięciu prezentuje się tak. I no naprawdę ma w sobie to coś. Jest w jakiś sposób wyjątkowa, mimo że wygląda, jakby to powiedzieć, jak dosyć jak normalna dziewczyna. Tylko, że taka oczywiście diva. Przejdziemy teraz do jej twarzy. Jej włosy są w kolorze takiego zimnego, różowego blondu. Jest to, no, bardzo ładny kolor włosów, nie będę nic tu mówić. Sama bym w sumie sobie taki chętnie zrobiła, ale chyba wolę iść troszkę bardziej fioletowe odcienie. Tutaj mamy baby hairy. We włosach mam tutaj dwie spineczki. I ta fryzura to są takie kucyczki, które są po prostu podpięte za uchem, żeby tutaj miała taką paskę jakby. Jeśli chodzi o mordkę jej, no to ma bardzo ładną twarz i bardzo mocny różowy makijaż, zielone oczy. Chyba takich jeszcze nie było w Rainbow High, nie przypominam sobie przynajmniej, żeby którakolwiek lalka miała tak zielone oczy. I usta to jest taki kolor Barbie Pink, ale jednocześnie ten kolor jakby opalizuje na fiolet, czego nie mogę pokazać na filmie, bo na filmie wygląda by to było biało, ale to jest fiolet. Jej kolczyki to takie same dwa. RH złote z różowym diamencikiem. Na szyi ma naszyjnik znowu z napisem Rainbow High, znaczy RH skrótem i z zapięciem z przodu. I przejdziemy do jej pierwszego outfitu. No ta suknia jest zdecydowanie nie na co dzień. Jest bardzo cykiniasta, przylegająca. Niby w syrenkę, ale jednocześnie się kończy dosyć szybko, bo tutaj. I tak, ma bransoletki i ma pierścionki na palcach. Jest to taki pierścionek z diamencikiem. Nawet się świeci, jak widzicie, jak on odbija światło. Bransoletka to jest też złota z diamencikami, jakby do kompletu, do naszyjnika i kolczyków. A na małym palcu tutaj też ma pierścionek. Ale nie wiem, czy u mnie on po prostu nie został pomalowany, czy on nigdy nie jest pomalowany. Ale to ma fioletową plamę tutaj. W sumie taki niby różową, ale u mnie to wygląda jak fioletowe. Także ten pierścionek nie, chyba sama jej pomaluje. Ale już miała być tak dobrze i idealnie. A, ta plama to jest jej lakieru do paznokci. Na drugiej ręce ma dwie bransoletki, nie ma pierścionków i właśnie ma pomalowane pazurki. Te pazurki też są takie troszkę dłuższe niż standardowo, ale nie jest to długość bliźniaczek Storm. Jeśli chodzi o jej sukienkę samą w sobie jeszcze, to ona jest taka niby z gorfetem tutaj jeszcze na górze i tu ma pasek z napisem Rainbow High. No ale jej buty, no to tak trochę się wyginają znowu, bo znowu są z tego takiego miękkiego plastiku i ona jest tak, no patrzcie, jak to w ogóle se lata, no nie? Ogółem one są w kolorze bardziej fioletu niż różu. I ze złotymi ozdobami. Boże, no te buty wyglądają tragicznie, jak one się tak wyginają. Ale już zaraz je zmienię. Właśnie, a więc w ten sposób przejdziemy do outfitu drugiego. Przy okazji rozbierania zauważam, że mój but zaraz się rozklei. Ma wadę i będę musiała go skleić później jakimś takim mocniejszym trochę klejem, bo coś im tu ewidentnie nie pykło. A więc w stroju drugim mamy taką kurteczkę, która jest takim futerkiem. W środku oczywiście aplikacje są. I on niby jest na pełną długość, ale on ma takie troszeczkę krótsze rękawki, żeby jednak ta bransoletka mogła tutaj być. Mamy pod spodem bluzeczkę i spódniczkę w zestawie w kratkę i buciki ze skarpetkami. Skarpetki opalizują na srebrno. Są z taką kokardką i na takiej dosyć grubej platformie. W ogóle ja pamiętam, że jak zobaczyłam zdjęcie z produkcji gdzieś tam w Chinach tych butów, to ja marzyłam o tym, żeby ta lalka po prostu była śliczna, bo te buty były piękne na tyle, żebym kupiła ją dla samych butów.
No, ale są dużo ładniejsze według mnie niż te. Bo te są naprawdę no takie... No, ale teraz moja ulubiona część, czyli dodatki. I w dodatkach do niej mamy taką wielką szkatułę, która jest jednocześnie walizką. I ma prawdziwe kółka, które jeżdżą i się kręcą. I tu ma lusterko, które ma tutaj niby lampeczki, ale one niestety nie świecą. Jakby świeciły, to by było w ogóle cudo. I tutaj mamy przegródki. Mamy taki organizator, możemy sobie go wyjąć albo zostawić. I możemy... O! I tak patrzę, że on ma takie jakby... O! Że możemy jeszcze zrobić tak. I tak. Czajcie. No, wygląda to super. Czy jest to potrzebne? No może nie do końca, ale ja lubię takie pierdoły. I ona się otwiera. I tu ma szufladę. W której znowu jest... Tylko, że się wywraca czasem. W tej znowu jest organizer, który możemy wyjąć. I są jeszcze dwie puste... Jest jeszcze pusta półeczka, którą możemy sobie wykorzystać, jak tam sobie chcemy. I tak, z dodatków, które ona ma ze sobą, to jest to. I tu jest. Zacznijmy od początku. Suszarka. Która, no wiecie, no nie jest czymś super potrzebnym do zabawy. Chociaż może się przydać. Ciekawe, czy to się odkręca. Nie, to się nie odkręca. No, fajna jest. Dalej mamy pędzle. Pędzle są trzech wielkości. Ten jest taki typowo do pudru. I to takie dwa, nie wiem, do cieni, do rozświetlacza. Jeden ciężko powiedzieć. Bo nie mają one jakiegoś mocno określonego kształtu. I mamy też taką mikro szmineczkę, która jest najbardziej uroczym elementem z tego wszystkiego. I ta szmineczka, patrzcie, ona się otwiera i tutaj jest... O Jezu Boże, jakie to jest świetne! I ostatnim elementem jej wyposażenia kosmetyczki jest paletka cieni. Z czterema cieniami. Ma lusterko, które w sumie nawet działa. I mamy tutaj też znowu ten znaczek pseudowersacza. I się zamyka. I to jest naprawdę super. W zestawie dodatki był też mikrofon, który się kręci. I to w sumie tyle, co ona ma. Z wieszaków oczywiście nie ma. Tylko, że ogółem pojawiły się jakieś plotki jakiś czas temu, że dodatka będzie super dużo warta i tak dalej, że będzie niedostępna. Ale ona jest dostępna i będzie dostępna i będzie tylko tanieć. Aktualnie przynajmniej. Więc jeśli Wam się podoba, no to ta promocja za 220 to nie jest już zła, więc może ona będzie pewnie taniej za jakiś czas, no nie? No ale jeśli Wam zależy, żeby mieć już ją, no to te 220 można tam wydać już na nią, no nie? Z tym, że właśnie co do tego, że ona będzie dużo warta. Powiem tak, za kilka lat na pewno będzie dużo warta, ale w kompletnej wersji, dlatego że mamy tutaj te małe szwineczki, mamy tutaj te malutkie jakieś tam pędzle i tak dalej. I to są rzeczy, które normalnie się gubi. I jeśli ktoś będzie chciał mieć kompletną lalkę, to będzie szukał właśnie z tymi dodatkami, no nie? Więc jeśli macie te dodatki, radzę je po prostu bezpiecznie trzymać, żeby Wam po prostu nigdzie nie wypadły i się nie zgubiły. Ja schowałam akurat w tej szkatułce i niech se tu będą. Także dziękuję za oglądanie. Pa, pa!